Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej wiosna, pora gorąca, seria 23. Zaczniemy sobie od wyzwania związanego z poszukiwaniem skarbu i w tym celu musimy dokonać rozwałki, musimy zdobyć 10 umiejętności i rozwałki dowolnym autem GT. Ja wybrałem sobie Bentleya, zaraz pokażę dokładnie którego. Welcome back, Loco. Okej. I teraz przeniesiemy się na Solary. Tutaj zaczniemy. Ale ogólnie lecimy dalej. Już. Okej. Teraz przeniesiemy się od razu do skarbu. Który mamy niedaleko. Okej, lecimy do kolejnego wyzwania i co my tu mamy? Przecieranie szlaku. Rimaka wybierzemy oczywiście. No i tym razem mamy naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Raczej nie jest to dobra droga, ale kto wie? Myślę, że powinno się udać. Okej. Lecimy dalej. Mistrzostwa. Zobaczmy, może mamy już jakąś furkę przygotowaną. Otóż mamy. C600 tuning, więc będą to wolne fury.
trzy kółka. Zobaczymy. Słabo skręca fura, to już widzę. To jak słabo. W takim razie będzie trzeba tutaj ścinać te zakręty i metodą podparcia też trochę. No właśnie. Tak to się robi. Całkiem szybki wyścig chyba będzie. Drugie kółko już zaczynamy. Widać bardzo łatwo, więc to Volvo jednak się nadaje, mimo że trudno się steruje, sterowność słaba, ale jednak dobre jest. No kurde, naprawdę słabo skręca. Na ręcznym. Ledwo. No i dobra, i za chwilę będzie trzecie, ostatnie kółko. Dłuży trochę ten wyścig, ale już niedaleko. Jeszcze kilka zakrętów. I jak zawsze po zakończeniu tych mistrzostw przejdziemy jeszcze do dodatków. Pierwszy wyścig zaliczony. Kolejny tor, okej. Dalej Volvo, bo jest to już sprawdzona dobra furka, mimo tej słabej sterowności, nadrabia prędkością. Trzy kółka w nocy. Fajnie to wygląda.
było pewne, że walnę w końcu. Okej, bardzo mi to pomogło. Jakim cudem oni się wyrabiają? Hamują więcej po prostu. Takim cudem. W każdym razie drugie kółko. Trzecia pozycja, wszyscy są blisko. Zaraz czuję, że tutaj uda mi się uprzedzić. No i dobra, i lecimy już do mety. Jeszcze jedno kółko. Nie lubię wyścigu tą niską klasą, bo te fury są strasznie wolne. No ale całe szczęście już powoli kończymy. Ostatnie kółko zaczynamy w tym momencie. Już niedaleko. Tu się już zagapiłem na koniec. No dobra, te fury są naprawdę bardzo wolne. Całe szczęście, że już ostatni wyścig. Odcinek, okej. Znowu w nocy. Nie będę ukrywał, chcę już ukończyć te mistrzostwa. Bo są to zbyt wolne fury. Nie ma jakby tej przyjemności. Jednym ładnym łukiem. Wbicie się na pierwszą pozycję.
długi odcinek. Całe szczęście te zakręty są dosyć łatwe do opanowania. Połowa. Dopiero. Mocno wyleciałem. Ale naprawię to. Za mocno. Długi odcinek, naprawdę. Teraz jeszcze trudny zakręt przed nami, trzeba uważać. Postarać się, żeby go dobrze pokonać. Dobra, i najgorzej. Już niedaleko. Okej, do mety. No i dobra, i teraz pora na dodatki. Zaliczymy sobie drift. Okej. Okej, fajny drift, trzeba 130 tysięcy. I trzeba się trochę pobawić. To na pewno. Thank you.
gdzieś na tym torze wcale nie jest łatwo wbić. Okej. Przechodzimy do mistrzostw. Zobaczymy, może już mamy jakąś furkę przygotowaną. Coś mamy. Mamy tą Hondę. Okej, spróbujmy. Tym razem mamy dosyć fajny i wymagający wyścig zarazem. Trzeba naprawdę dobrze jechać. Dobra, są blisko. Mam już ich. Długi również wyścig zarazem. Co za długi wyścig, kurde. Trzeba cały czas uważać, bo jest naprawdę trudny. Ale już powoli zbliżamy się do mety. Za chwilę będzie już meta. Furka się nadaje, aczkolwiek są to długie wyścigi. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Szkoda, że nie trochę wyższe te tuningi, co najmniej A. No ładnie, na samym początku praktycznie wszystkich udało się wyprzedzić. Bez problemu. Ależ mnie wybił. No ten odcinek wygląda na krótszy. Ale nie jest taki krótki jednak. Na początku tylko tak się wydawało. Teraz trochę z górki. No i dobrze za kilometra. I pozostał jeszcze jeden wyścig w tych mistrzostwach. Ten ostatni odcinek jest naprawdę bardzo trudny. Bo właśnie przeciwnicy jeszcze wypychają nas. Na samym początku to raz. Dobra, całkiem nieźle poszło. Teraz jest szansa.
kurde, no. O to mi chodziło. No i nareszcie meta. Był to trudny wyścig. Pozostał jeszcze ostatni dodatek. Na początek zaliczymy sobie znak ostrzegawczy. Prawdopodobnie będzie można użyć Rimaka. Tak, okej. Okej, rozpędźmy dobrze furkę. S1 klasa, ok. I z Porsche wybieramy. O. Może tą furkę? Kolor to paskudny, muszę przyznać. Ale furka fajna. W każdym razie myślę, że zrobi świetną robotę. Kurde, wszyscy się przypychają.
dobra, to jeszcze tylko pierwszego dogonić. Fajnie, że odcinek, już połowa za nami, bardzo szybko. I lecimy. Ale hamulce ma ta fura, świetne. Sterowność też bomba. No i za chwilę meta. Bardzo szybki wyścig. Czyżby kolejny odcinek? Trudny poziom, ponieważ często mamy wodę. Musimy na to bardzo uważać. Całkiem ładny lot, ale był tu przeciwnik, świetnie, ależ nam pomógł, no bomba. Wiecznie podskakuje fura, to tylko mnie martwi. Okej, tu już może będzie łatwiej. Panie. I meta. No dobra, jeszcze jeden wyścig. Trzeba przyznać, że trudna playlista dosyć. Czasochłonna.
Może również jest to odcinek. No i fajnie, odcinek, ale bomba na zakończenie. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt trudny. Wow, ale udało się wykręcić fajnie. No i lecimy. Fajny wyścig. Na zakończenie. Połowa za nami. Więc jak widać dosyć szybki wyścig. I łatwy. Koniec. Świetna furka. Prowadzi się elegancko. No i dobra, wszystkie wyzwania zostały zakończone, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!